Witajcie! Dzisiaj jesteśmy nad Odrą, tak jak mówiłem. Śnieg wszędzie, pada, sypie. Woda spokojna, wygląda na to, że śluza zamknięta, bo nie ma tutaj żadnego ruchu na wodzie prawie. A w tym miejscu, jak otworzą śluzę, to ten prąd jest naprawdę mocny. Jesteśmy na ujściu Ślęzy do Odry. Tutaj właśnie jest ta rzeka Ślęza. Ona w tym miejscu wpada. No i ostatnio tutaj młody złowił swojego pierwszego szczupaka, także był przeszczęśliwy z tego powodu, oczywiście gratulacje i tak dalej, ale no co, woda, słuchajcie, wygląda na dosyć czystą dzisiaj, taka jest przejrzysta, może dlatego, że jest już zimno i te wszystkie takie żyjątka, które są w wodzie, to one po prostu już się pokończyły i w tej chwili woda jest dosyć czysta. Widzimy, tutaj lekko płynie ta woda z tej Ślęzy. O, tam widać tą rzekę, tu płynie w tą stronę. Tutaj może tam widzicie fragmenty pylonów od mostu Redzińskiego. To jest most, który ma około 100 metrów wysokości, mają te pylony, także to jest najwyższy most w Polsce. Czwarty co do wielkości most betonowy na świecie. Także naprawdę imponująca budowla. Także ten, ale to mniejsza z tym. Rozkładamy, słuchajcie, sprzęty i będziemy tutaj patrzyli, czy da się coś złowić. Nie nastawiamy się dzisiaj, słuchajcie, na żadną białą rybę. Nie mamy sprzętu do tego, nie wzięliśmy. Nie mamy żadnych zanęt, nie mamy żadnych robaków. Także dzisiaj typowy spinning i zobaczymy, co się będzie działo. Śnieg trochę pada, ale mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi. Działamy, idziemy rozkładać sprzęt. No, teraz założę kamerę na głowę. O. Mam nadzieję, że tu będzie coś widać. Przy okazji, słuchajcie, to zaplątałem trochę, ale to nic, się zaraz rozplączę. O, no i tutaj widzicie, mam taką przynętę, dziesiątkę, 10 gramów, jakiś taki coś, nie wiem co to jest. Raczej nie przywiązuję uwagi do tego, jak to się nazywa, a bardziej do tego, żeby była frajda nad wodą. Pewnie są wędkarze, którzy teraz będą się ze mnie śmiali albo coś takiego, ale to nie o to chodzi. No, pogoda naprawdę nie jest najlepszym sprzymierzeńcem w tej chwili do tego, żeby tu coś łowić. Ja się nastawiam tutaj na sandacza, natomiast młody próbuje szczupakowych. O, zobaczymy, czy coś tutaj jest, ale powiem wam, że jak ostatnio tutaj byłem, to było widać, jak ryba się spławia. Tu naprawdę szczupaki tłukły, ale teraz jest zupełna cisza po prostu. Ta ryba, no jest zimna woda i ona już tak nie żeruje. Wtedy, kiedy jest ta woda jeszcze cieplejsza, nie wiem, ale palce już naprawdę czuje się, że jest zimno. Także tak jak mówiłem, jeszcze woda w ogóle tutaj nie płynie. W tej chwili wszystko stoi, to też może zmniejsza tą aktywność ryby, ponieważ ona przy takiej wodzie nie musi się wysilać, żeby gdzieś tam się ruszać. Ona po prostu sobie stoi gdzieś tam schowana, czy przy dnie, czy gdzieś po prostu w jakichś swoich ulubionych miejscach, ale powiem wam, że nie wygląda mi to dzisiaj łownie, to łowisko. To jest bardziej, że tu jeszcze trochę zielska jest. Przed chwilą byli tutaj też wędkarze i próbowali coś tam rzucać, ale jak zapytałem, czy coś się udało, to mówili, że to tylko taki rekonesans dzisiaj i chyba im się tam nie bardzo też podoba dzisiaj łowienie. Ja nie jestem spinningistą, powiem wam, i tylko to jest takie moje towarzyszenie prędzej młodemu w tym, co on tutaj robi, bo on z kolei bardzo lubi spinning.
O, tam mamy następnego, widzę, wędkarza. Ojej, za mocno teraz rzuciłem. Ale to nic. Po drugiej stronie właśnie widzę ślęzy. W tamtą stronę rzuca. Ale nie jest to niestety najprzyjemniejsza pora na łowienie. Ja jestem takim typowym bardziej hobbystą wędkarskim niż typowym wędkarzem, żeby próbował łowić ryby w każdych warunkach. Ale mimo to dzisiaj postanowiłem połowić trochę z młodym. Ja tutaj jeszcze teraz zwinę tutaj ten sprzęt, nie będę już dalej łowił, bo naprawdę ręce już grabieją, że tak powiem. A na takie łowienie w taką pogodę trzeba się już naprawdę dobrze przygotować, bo o ile tak o w tym momencie nie jest mi zimno, to ręce jednak już dosyć mocno czują. Tu jest fajna ta wędka, podoba mi się, bo tu widzicie, taki haczyk jest. Nie wiem, czy to widać, takie oczko. Jest to wędka Mikado 240. Nie wiem, tu jakieś takie symbole są ponapisywane. Ultralight Spin 240 Mikado. Także nie wiem, wędka taka sobie, powiedzmy, myślę, że dla początkujących wędkarzy, spinningistów, to jak najbardziej dobry materiał. Trzeba jednak uważać, słuchajcie, bo tu jest pieruńsko ślisko. Postaram się nie wywrócić na tym śniegu, trawie mokrej, bo butów też do tego nie mam, takie zwykłe półbuty, ale chowam wędkę do akwarium, tak, do akwarium, do samochodu oczywiście, specjalnie powiedziałem do akwarium. A tu niech ona sobie tutaj odpocznie, bo się zmęczyła tym rzucaniem. O, a tymczasem idę zobaczyć, co tam młody nawyczyniał. No i jak mu idzie. O kurde. Tutaj to ujście ślęzy jest takie właśnie, słuchajcie, no jak każde ujście każdej rzeki, tej mniejszej do większej, jest takie zwykle bardzo rybne, ale mówię, to nie jest pogoda w tej chwili. Tutaj trzeba dużo, dużo cierpliwości, żeby coś złowić. Młody z kolei jest bardzo pozytywnie nastawiony do wędkarstwa. Tak jak, nie wiem, czy wam mówiłem, ale już ma swój pierwszy sukces. Pierwsze miejsce na młodzieżowych zawodach wędkarskich w Trzebnicy. Zdobył piękny puchar. No i tak się tym wszystkim zainteresował. Tak to wszystko mu się spodobało, że postanowił spróbować swoich sił nie tylko w takich, na takich wodach zamkniętych, stawy w tej chwili na razie, ale również i rzeki. Tutaj w tym miejscu złowił swojego, jak mówiłem wam, pierwszego szczupaka, a teraz zobaczymy, co się będzie działo. W każdym razie woda czysta, tak jak mówiłem, ładne tutaj miejsce, takie fajne, spokojne. Tutaj jakby ktoś chciał, słuchajcie, jest nauka jazdy konnej dla dzieci, więc tam widzę, po prostu są, jeżdżą, jest bardzo fajnie, także polecam to miejsce, jest naprawdę tutaj ciekawie, spokojnie, cisza, mimo tego, że w samym Wrocławiu. Zobaczymy, tutaj jakiś tam jest kawałek drzewa, może tam koło tego trzeba rzucić, zobaczymy. Ja się nie będę tutaj młodemu podpowiadał, bo on chce wszystkiego sam próbować, wiadomo jak to jest. To jest jedna rzecz, no i tutaj właśnie ten szczupak. Ja w tym roku chciałem złowić swojego pierwszego sandacza, ale nie wygląda na to, żeby mi się udało, bo po prostu no, z racji wyjazdów do Niemiec nie mogłem tego zrobić. No i druga sprawa, którą wam powiem, że zjechałem z tych Niemiec, a to dlatego, że w tej chwili jest ta panika taka, po prostu trzeba albo się zaszczepić koniecznie, żeby móc pracować, albo poddawać codziennie testom. Ja się na to nie zgodziłem i nie mam zamiaru, i podziękowałem im za współpracę, oczywiście grzecznie wszystko, ponieważ to nie jest wina tych ludzi, tylko oni po prostu muszą wykonywać te polecenia. Za to im grozi kara do 25 tysięcy euro, jeśli byłby pracownik bez tych wymaganych wszystkich
atrakcji, że tak powiem, w cudzysłowie. No ja się na to absolutnie nie zgodziłem i podziękowałem za pracę i oczywiście kiedy to się wszystko, to szaleństwo skończy, to będą do mnie dzwonili, wracam do pracy. Także to taka przyczyna, dla której ja z tej pracy zrezygnowałem, zjechałem z Niemiec i tutaj się zajmuję tym w tej chwili gospodarstwem, żeby to zlikwidować. Także to nie jest tak, że przyczyną tej likwidacji gospodarstwa jest to, że nie mam czasu, bo muszę jeździć do Niemiec, a raczej inna przyczyna. Kto się domyśli, to będzie wiedział. A może kiedyś Wam o tym opowiem dla tych, którzy się nie domyślają tego. Ale to znaczy, najważniejsze, żeby żyć w zgodzie z samym sobą. I to wszystko. Czekamy na efekty. Na razie jeszcze parę rzutów i zobaczymy, co dalej. Tutaj druga wędka, słuchajcie, to jest wędzisko FX270XH. Dosyć lekka węglowa wędka, bardzo fajna. Dobry wyrzut. Jaki ma wyrzut? 50-100, więc tutaj można rzucić naprawdę dużą krynętą. W tej chwili rzucimy gdzieś tam w środek odrę, zobaczymy. Na końcu jest kanibal, tak? To jest kanibal. Tutaj ostatnio idol młodego, pokaż tego kanibala. Idol młodego właśnie łowił na takiego kanibala szczupaki. Bardzo mu dobrze szło. Także przynęta sprawdzona. Zobaczymy i rzucamy. Poszło ładnie. I zobaczymy teraz, jak to będzie wszystko wyglądało. Żeby troszeczkę przynęta opadła. Tu trzeba blisko brzegu uważać na kamienie, bo ich jest tutaj naprawdę dużo. Tutaj, słuchajcie, w tym miejscu kiedyś były górki takie, główki tak zwane, wyciągnięte w odrę, około 10-15 metrów i z tych główek naprawdę można było fajne ryby wyciągać, ale to wszystko po przebudowie tej odry tutaj na tym odcinku polikwidowano, kamienie rozgarnięto i one w tej chwili są tutaj wszędzie wzdłuż brzegu. Ja myślę, że jeszcze połowimy chwilę, ale ze względu na te warunki, jakie w tej chwili panują, także będziemy powolutku sobie kończyli. Jeszcze parę rzutów i zobaczymy, jak to wszystko. Zobaczcie w każdym razie, jak pięknie ta przynęta pracuje. Mam nadzieję, że to widać. Także bardzo fajna, sprawdzona przynęta. Sam oglądałem te filmiki i naprawdę, naprawdę bardzo dobrze, bardzo ładne są te kanibale. To tyle z dzisiejszego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!